Teraźniejszość i przyszłość edukacji diabetologicznej. To temat pierwszej podlaskiej konferencji diabetologicznej w Łomży. Głównym organizatorem spotkania było Podlaskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej CEMED. Konferencję zorganizowaliśmy przez Podlaskie Centrum Edukacji i Specjalistycznej Opieki Medycznej i przy współpracy ze Stowarzyszeniem Edukacji Diabetologicznej, także z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łomży. Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich osób zaangażowanych w kompleksową opiekę nad pacjentem diabetologicznym. Cukrzyca stanowi jeden z największych problemów, nierozwiązanych jak gdyby problemów współczesnej medycyny. Ciągle rośnie liczba chorych, a tym samym zwiększa się jak gdyby ilość chorych także dotkniętych późnymi powikłaniami cukrzycy, które są przyczyną przedwczesnej umieralności, mogą powodować kalectwo, pogarszać znacząco komfort życia. I dlatego tak ważna jest poprawa świadomości zagrożeń, jakie niesie ze sobą ta choroba. Dla osób, które zajmują się na co dzień leczeniem cukrzycy, jest obecnie rzeczą oczywistą, że jak najlepsze leczenie od momentu rozpoznania cukrzycy jest kluczowe dla losów pacjenta, a także dla redukcji stale rosnących w ostatnich dwóch dekadach kosztów leczenia cukrzycy. I jak gdyby wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i tym potrzebom i stąd będziemy też w przyszłości organizować takie konferencje. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Łomży. Pielęgniarki są zawsze, pielęgniarki są, powiedziałabym, od samego początku przy narodzinach, przez całe nasze życie, do ostatniego kresu naszego życia. Cukrzyca jest bardzo dużym problemem, jest to choroba przewlekła i my, pielęgniarki, oczywiście uczestniczymy w całym procesie terapeutycznym, edukujemy naszych pacjentów. Dzisiejsza konferencja jest skierowana do pielęgniarek, bo aby edukować, samemu trzeba być wyedukowanym oczywiście. Edukacja i profilaktyka to metody prowadzące do zmniejszenia liczby zachorowań na cukrzycę. Pierwsza konferencja na Podlasiu. Ja osobiście jestem z Wielkopolski, jestem tutaj po raz pierwszy. Dlaczego jestem? Dlatego, że tutaj w województwie podlaskim bardzo prężnie działają edukatorzy do spraw diabetologii. Jest to grupa pielęgniarek położnych, którym bardzo bliski jest problem osoby chorej na cukrzycę i ich rodzin. I dzisiaj podczas tej konferencji chcemy podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że obecnym wyzwaniem jest zamiana pięknych słów w czyny, dlatego że cukrzyca jest bardzo trudną jednostką chorobową. Niestety w Polsce, jak dotychczas, nie jest traktowana priorytetowo. Pacjenci nie mają możliwości skorzystania z profesjonalnej edukacji. Mam tu na myśli możliwość przekazania bardzo ogromnej wiedzy związanej z postępowaniem w cukrzycy naszym osobom chorym na cukrzycę i ich rodzinom, dlatego że podczas pracy nie mamy nadzwyczajnie siecie czasu, ani my, ani zespół, z którym współpracujemy. W skład takiego zespołu, dzisiaj będziemy go również prezentować podczas wykładów, jest oczywiście lekarz prowadzący, lekarz diabetolog, ale nie tylko. To są również lekarze różnych specjalności. W zespole oczywiście jest dietetyk, i będziemy mówić o aspektach zdrowego żywienia. Musi być również rehabilitant, gdzie mówimy o aktywności fizycznej. Również jest psycholog, dlatego że cukrzyca jest bardzo trudną jednostką chorobową, gdzie bardzo często naszym pacjentom na co dzień towarzyszą również problemy aspektu psychologicznego, ponieważ bardzo często spotykają się z dyskryminacją. Jest to związane z tym, że nie mogą poszukać sobie pracy. Mam również przypadki, gdzie pacjenci są zwalniani z powodu hipoglikemii, czyli niedocukrzenia, które wystąpiło w ramach godzin pracy. Dzisiaj o tym chcemy mówić, co jest niespodzianką, o czym jeszcze nie wiedzą przed konferencją uczestnicy. Chcemy pokazać podczas konferencji innowacyjne narzędzia edukacyjne, które w bardzo prosty sposób możemy przekazać wiedzę osobom chorym na cukrzycę, a tylko nie o to chodzi, żeby tylko przekazać. Ważne jest ich zmotywować po to, żeby oni po opuszczeniu naszego gabinetu mogli dokonać zmian w swoim życiu, bo cukrzyca wymaga zmiany nawyków. Jak zapobiec zachorowaniu na cukrzycę? To temat wykładu dr Beaty Telejko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. To niestety jest prawda, że cukrzyca może dotknąć każdego i cukrzyca dotyka coraz młodsze grupy wiekowe, więc wszyscy powinniśmy się badać, także w kierunku cukrzycy. Powinniśmy być świadomi tego zagrożenia, to jest rzecz jedna. Na cukrzycę chorują, na cukrzycę typu drugiego, skojarzoną z otyłością, to jest następny problem. Chorują coraz młodsi ludzie, chorują już nawet nastolatki i tego powinniśmy również być świadomi. A profilaktyka to jest po prostu zdrowy, to jest bardzo łatwe, kiedy się mówi, to jest bardzo trudne.
trudne do realizacji i to dotyczy każdego z nas. Profilaktyka cukrzycy to jest profilaktyka chorób cywilizacyjnych, czyli zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, odpowiednia masa ciała i odpowiednia aktywność fizyczna. Co to znaczy odpowiednia? Każdy z nas może zrobić coś w tym kierunku. Nawet jeżeli coraz popularniejsze są różne fora internetowe, coraz popularniejsze są różne udziwnione diety, coraz popularniejsze są zdania, że może taka czy inna witamina odgrywa tu jakąś rolę, ale tak naprawdę to powinna być dieta zdrowego człowieka. Jeżeli zredukujemy to, czego w diecie być nie powinno, to co jest wytworem naszej cywilizacji, co na przykład mówi się nawet o takim pojęciu coca-colinizacja społeczeństwa. Ja nie chcę demonizować Coca-Coli, ale to jest jakiś symbol, bo są takie badania, które nawet dowodzą, że ryzyko cukrzycy przekłada się na ilość spożywanych na przykład właśnie tego typu napojów. Więc jeżeli zamiast tych rzeczy, które nie są nam potrzebne w naszej codziennej diecie, zastanowimy się nad jakimś zdrowym, znaczy nie chodzi mi o jakieś specjalne sklepy, specjalne produkty, ale jeżeli będzie w naszej diecie takich produktów podstawowych, warzyw więcej, jakichś produktów o niskim tak zwanym indeksie glikemicznym, nieprzetworzonych wysoko, to nasza dieta będzie na pewno zdrowsza. Hipoglikemia, niski poziom cukru we krwi, to jeden z objawów choroby nękającej cukrzyków. Mój wykład dotyczył hipoglikemii i jej kosztów ekonomicznych, socjospołecznych i zdrowotnych przede wszystkim, bo hipoglikemia jest teraz bardzo nośnym i bardzo częstym tematem podnoszonym przez diabetologów, ponieważ okazało się w licznych badaniach, że kontrola wyrównania cukrzycy, która powoduje częste napady hipoglikemii, nie jest tak naprawdę dla zdrowia zbyt dobra, ponieważ niesie ze sobą ryzyko zgonu, niesie ze sobą większe ryzyko powikłań mikronaczyniowych, makronaczyniowych, czyli przekładając to na taki prostszy język, jest większa częstość udarów mózgu, zawałów mięśnia sercowego, bądź chorób układu oddechowego, chorób skóry. Także wiąże to ze sobą także skutki ekonomiczne, gdzie według raportu Cukrzyca ukryta pandemia, sytuacja w Polsce w 2014 roku, koszty hipoglikemii, leczenia hipoglikemii w Polsce wyniosły ponad 30 milionów złotych. To są te koszty pośrednie i bezpośrednie, czyli bezpośrednie związane z hospitalizacją i pośrednie, czyli to jest na przykład nieobecność osób w pracy, związana właśnie ze zwolnieniami lekarskimi bądź z pobytami w szpitalu. Także cukrzyca jest teraz epidemią, a hipoglikemia u cukrzyków też wydaje się być już taką epidemią, której trzeba zapobiegać i którą trzeba leczyć. Konferencji towarzyszyła prezentacja firm farmaceutycznych dostarczających lekarstwa niezbędne w leczeniu cukrzycy. Uczestnicy konferencji wzięli udział w ćwiczeniach fitness wspierających profilaktykę diabetologiczną. Rączki do góry, to są dzwoneczki. Rozchodzimy się, szukając sobie miejsca, żeby nie deptać po sąsiedzie. Tak. Mamy wszyscy miejsce. Tak się rozejdźcie, panie, do przodu jeszcze. Rozejdźcie się, żebyście byli nie deptali. Uwaga, za chwilkę zaczynamy, ja powiem kiedy. Uwaga, jeszcze nie. I raz, wstryk, dwa i w lewo. I w prawo. Super. Jeszcze raz w lewo. Uwaga, będzie prawa noga. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa. Pałka. Raz. Super. Jeszcze raz. I koło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dwa. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I jeszcze raz. Raz, stryk. 2, stryk. I w lewo. Jeszcze raz w prawo. Super, dziewczyny. I w lewo. Uwaga, będzie prawa noga. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa. Pałka. Raz, dwa. Super. Jeszcze raz. I koło. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Będzie za chwilkę ręce, uwaga. I w prawo, w lewo, w prawo i w lewo. I na 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I w prawo, w lewo, w prawo. Super. I 8. 1, 2, 3.